Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Powiem Wam szczerze, że dobrze, że ja popatrzyłam w okno, bo daję dziewczynom jeść, tu jest jeden, a tu jest drugi. Nie, Boże, tu jest ich pełno! Wszyscy na jabłka przyszli. Czekajcie, bo ja się tu odbijam, a nie chciałabym się odbijać. No to Alvin będzie strasznie niepocieszony. Jezu, one są ogromne jak jelenie, ale to jelenie bez rogów? No może młode jelonki. Zobaczcie, jakie moje psy są polująco zaczepno-obronne, że te jelenie, ja nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, ale tam są jeszcze dalej w krzakach i one na nie patrzą. Dziewczyny coś szczekają, ale one kompletnie nie wiedzą, o co chodzi. Dzięki Bogu. No, a te tam sobie stoją. I dalej... Czekajcie. Widzicie uszy? O, teraz poszły sobie. Dlatego mieszkam znowu Funlandami. One nie są w stanie krzywdy zrobić nikomu. Ta szczeka gdzieś tu w powietrzu. A ona, wiecie co zauważyła? Matylda zauważyła Kubę i teraz na Kubę strasznie. Tutaj. O, szczeka. To nie Kubę czujesz, to sarenki były. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. Już tak face to face. Po odwiedzinach. Krzywę z wiśnią na próbę, bo jeszcze jej nie piłam. I tak wstępnie tutaj ogarniałam jeszcze rzeczy, mam 5 dużych kartonów z rzeczami, wiecie, dla dzieci, do szkoły, kredki, farby, piórniki, bloki i tak dalej. Muszę to jakoś mądrze podzielić, bo tych potrzebujących jest masa, więc jakoś to trzeba podzielić, muszę poodkurzać, umyć podłogi i ogarnąć pranie. To są priorytety na dzisiaj. W miarę szybko, bo mam jeszcze masę rzeczy do zrobienia. A trafiło mi się dzisiaj takie wolne z tego względu, że placówka, w której dzisiaj miałam być, niestety, ale ucierpiała. Więc na razie tam zajęcia mamy przełożone. Jezu, jak pachnie. Pokrzywa z wiśnią. Przepięknie pachnie. I tak się zastanawiam, co tu ci na obiad sklecić, żeby było, wiecie, dobre i szybkie. Bo to by było najważniejsze. Taki priorytet. Dobre i szybkie. No i w ogóle, jak już tak sobie tutaj rozmawiamy, to moi drodzy, może ja sobie wyciągnę zmywareczkę za ten czas. Tu wiecie, stać i gadać to trochę szkoda czasu, nie? Zawsze można gadać i robić. A tu trochę tych rzeczy już do wyciągnięcia jest. Wiecie co? W niedzielę minął tydzień od tego, jak tak naprawdę to wszystko się wydarzyło. A ja Wam powiem, że ja mam takie w ogóle wrażenie, jakby to już, powiem Wam szczerze, tak dawno temu było. Tyle rzeczy po drodze się już zadziało. Tyle tego wszystkiego. Już tak trochę zaczyna to, wiecie, wyglądać. Już ten taki pierwszy bałagan trochę ogarnięty. Teraz tak najważniejsze, żeby ta mądra pomoc była, nie? Zresztą dzisiaj miała być taka kijowa pogoda, dlatego ja wczoraj ogarniałam podwórko, ale powiem Wam, że na razie nie ma tragedii, nie pada i też nie jest nawet jakoś mega zimno. To też na plus, bo się ja coś tak boję, to zimno przyjdzie. Boże, co ci biedni ludzie, a im dłużej jest cieplej, tym mają więcej czasu na działanie. Ale widzę, obserwuję też, wiecie co, inne zbiórki.
udostępniam, pomagam na ile tam mogę, jakimś symbolicznym groszem wspieram, to powiem Wam szczerze, wszędzie tak dajecie czadu, normalnie, że to jest, aż powiem Wam szczerze, normalnie serce pęka. Wszędzie jesteście mega aktywni, chyba nikt nie został bez pomocy. Ja mam nadzieję, że to, wiecie, że to jeszcze, to znaczy, mam nadzieję, że to Państwo też pomoże tym ludziom jakoś tak, jak to na początku deklarowali, bo cholera jasna, ludzie mogą dużo, ale wszystkiego nie dadzą rady. Tutaj teraz, no tutaj teraz oglądałam live'a, jest taka babeczka właśnie niedaleko Kłodzka, Trzebieszowice chyba, też bardzo ucierpieli w powodzi. I opowiadała, że wczoraj właśnie, wczoraj czy przedwczoraj przyjechał tam Budda. To jest taki gościu, który przywiózł jakiś tam słynny, wiecie, influencer i tak dalej, który przywiózł, znaczy on w ogóle zrobił 4 domy, takie te ala holenderskie domki, tylko takie nowe, do zamieszkania takie od razu dla powodzian. No i między innymi jeden ten domek dostała dziewczyna właśnie stamtąd, ale musieli załatwić działkę na szybko, żeby, wiecie, żeby ten dom na legalu postawić. I co się okazało, że sąsiad jakiś taki skurczygnat, normalnie te działki były, wiecie, za 30 tysięcy, a on już wyczuł interes i chciał 150 tysięcy za tą działkę. Patrzcie, jak to... Poczekajcie, bo budzi. Patrzcie, jak ludzie żerują na czyimś nieszczęściu. Przecież to jest po prostu... No i efekt był taki, że oczywiście nie zarobił ani grosza. I bardzo dobrze, bo jakiś tam jeszcze obok sprzedał jej normalnie za 30 tysięcy tą działkę, żeby tylko ta chałupina mogła stanąć. Ja mówię, że... Jedni się wyplują z wszystkiego, z ostatnich, wiecie, rzeczy, jakie tylko można, a inni wietrzą biznes. Czekajcie, bo mi się tu coś w szufladzie dotknęło. Ja pierdzielę, jakie mi to jest? Jaka do kawy? Jak ktoś tu wlazła? Wiecie? Dobra. Ogarnęłam, wyrzuciłam ją tu. O, widzicie? To mi się zaczepiło. Taki winowajca. Łycha dla kresu. Także tak, moje drogie dziewczyny i chłopaki. Są też takie paskudne ludzie. Czopieszku, musimy odkurzać, wiesz? Odkurzać, myć podłogi, bo żeście tutaj napieczętowali. Napieczętkowały. My wy one. Nieważne kto... Jezu, jak to pięknie pachnie, słuchajcie. Za sam zapach już Wam polecam tą pokrzywę z wiśnią, bo naprawdę jest aż pół kuchni pachnie. Smakuje też dużo lepiej jak pokrzywa z wiśnią. Kurde, mogłam z tego wziąć więcej. Nie zatrybiłam jakoś także. Bardzo dobra, naprawdę Wam polecam. Z czego to było? Z herbapolu. Pokrzywa z wiśnią, tak to wygląda. Pięknie pachnie i smakuje dużo, dużo lepiej niż sama pokrzywa, naprawdę. Mega. Dobra, teraz trzeba pomyśleć nad jakimś śniadaniem. W miarę szybkim. A może ja sobie halloumi usmażę? Już jestem w domu, to może raz zjem jakieś normalne śniadanie takie. Z talerza, a nie wiecznie w biegu. Może i tak trzeba będzie zrobić. Idę pogrzebać w lodówce. Czym chata bogata? Bo już tam za dużo też nie ma. Patrzcie, jaka wyżerka. Chlebek podpieczony. Ze serem.
i z kawami. Wszystko mega. Wszystko pasuje. Tylko czemu ja jem na stojąco? Idę usiąść, bo to już jakieś skrzywienie jest. Chodźcie, idziemy puścić alpaczki. Przed chwilą przyjechał kurier. Przywiózł jeszcze te środki antygrzybiczne, takie wiecie, do ścian, do tynków, do tam przy usuwaniu grzyba, bo to teraz wiecie co, u nas w ogóle nie ma, chłopaki to aż z okolic Kalisza wysyłali, bo tam im się udało jeszcze kupić, ale bardzo brakuje takich rzeczy, no bo to każdy tego potrzebuje, żeby to chociaż trochę, wiecie, tam reanimować. Zresztą ja podejrzewam, że te wszystkie remonty to teraz będą takie, wiecie, na zasadzie zalecz syfa pudrem, żeby jakoś do wiosny przetrwać na wszystkie poważniejsze prace. O Jezu. To i tak się zaczną wiosną, nie? Bo to tak na logikę. Cześć moje królewicie. Cześć moje kochane królewicie. Matka was bardzo. I love you. Jak tam? Chłopaki. Dzień dobry. Ale wychodzimy. Cześć Miku, to jest buziaka, widzą? Cześć. A Alwu? Alwu jak zwykle udekorowany. No dziewczyny przyszły cię otworzyć. Sawciu patrzy. O i Klaksiu. Klaksiu jeszcze leżaczy sobie z wyciągniętym kopytkiem. Także jest 10:05. Matka martwi się, że alpaczki późno wypuszcza. A alpaczki w duszy mają. Poranne wstawanie. W duszy nie daj, ściągniemy. No daj, gdzie będziesz taki chodził. Udekorowany. Ja wiem, że ty wszystko na później zbierasz. Na corną godzinę. Ale bez przesady, nie cza. Ale był buzior. A tu harce. Od samego rańca. Harce. Wiecie co? Ja mam teraz no pół przedpokoju pudeł, no bo tak jest, nie? Nie ukrywam tego. I wszystkie mają obżarte rogi i pozrywane taśmy. Bo kokolina, wiecie, jak ja zamawiam im jedzenie, w ogóle jedzenie, smaki i tak dalej, to wszystko zawsze zamawiam w dużych ilościach. I to przyjeżdża dużymi kartonami. No i Koko te kartony chyba pokojarzyła z tymi przysmakami dla nich. I ona biedna, aż się trzęsie, żeby rozpakować te ogromne pudła. Także muszę to zaraz szybko ogarnąć i powywozić, żeby psa nie mordować. Bo ona sobie biedna myśli, że matka pyszności tam skitrała i nie chce się podzielić. A tam nie ma pyszności. Dobra, lecę działać dalej. Wiecie co? Pakuję tak na szybko paczki dla rodziny z trójką dzieci, bo nie wiem, czy wy mnie widzicie, czy wy mnie słyszycie, no ale nieważne, nie mam teraz czasu, a tak mamy tych dobroci tutaj tyle, że powiem wam szczerze, bardzo się cieszę, że jest czym dzielić. Bo jest, a mamy do obdzielenia, czekajcie, to już zostanie, bo mamy do obdzielenia 13-latka, 16-latka i 4-latek malutki. A tu są jeszcze teczki, to czekajcie, to ja w tym kartonie zacznę tutaj przygotowywać dla tej rodziny. Tu są teczki. Dobra, teczki duże, zeszyty, tu jest malowanka, dla czterolatki farby wodne, wystarczy woda i pędzel, to też jest, chociaż wystarczy woda i pędzel, farby wodne, to się za dobrze nie kojarzy, co? Bloki rysunkowe i teraz tak, zeszyty,
kratkę grube, w kratkę cienki, w szeroka linia, kratka. Jezu, tych zeszytów to trochę trzeba, nie? Dobra, tu jest kratka. Teraz tak. Tu są zeszyty, tylko teraz nie wiem, czy to jest kratka, czy to jest w linie. 60 kartek, to jest kratka. Ale to mi też damy. Teraz potrzebowalibyśmy zeszytów w linie, bo ja tu na razie jakieś same kratki łapię. O, tu są linie, tu są linie. Tutaj też są linie. Tu jest linia z Lewandowskim. Kratka. Linia. Okej. Kratka, kratka. Dobra, i teraz tak. I teraz tak, powiem wam, chciałabym to jakoś dobrze zorganizować, żeby tym dzieciakom dać, żeby je tak po zęby, wiecie, wyposażyć do tej szkoły. Tylko powiem wam szczerze, że ja cholera mam nadzieję, że ja to dobrze ogarnię, wiecie? Ja już tak nie bardzo pamiętam, co do szkoły jest potrzebne. Na razie tutaj poodkładałam. Dołożę długopisy. Oj, przepraszam, to tu Matylda leży. Długopisy, farby, kredki. Nie chciałabym sobie tego pudła jakoś tak strasznie zawalić, bo jest, o Jezus, Matylda, idziesz na razie stąd, please, weź tyłek. Dziękuję ci, piesku, bardzo, bo wiecie, o co chodzi, że ja będę musiała to jeszcze dotargać. Mati się wyniosła. No tak. Tu są zeszyty. Takie najpotrzebniejsze bloki i tak dalej. Teraz tak. Piórnik jeden. Flamastry. Czekajcie, żeby mi się to jakoś tutaj pomieściło. Śniadaniówka. O Jezu, co ty to, Matusia? Bidon, śniadaniówka. Kredki, flamastry, kleje, podkreślacze. Znaczy, to jest w większości takie dla mniejszych dzieci, ale tam są też dzieci starsze, więc mamy jakieś cyrkle, kątomierze i tak dalej, całe te zestawy. Czekajcie, co my tu jeszcze mamy? Taki zestaw, temperówki, świecowe kredki, strugaczki, kleje, nożyczki.
Jeszcze by się nożyczek może trochę więcej przydało. Tu mamy takie rzeczy. Kredki. Kredki z temperówką. Co nawet jakby te dzieciaki miały na chwilę sobie zabić czas i zająć się jakimś rysowaniem, kolorowaniem czy czymś takim, to ja im tych kredek tu więcej dorzucę, żeby miały, żeby to, słuchajcie, chociaż troszeczkę mogły zapomnieć o tym wszystkim, bo no bo wszyscy wiemy jak jest, słuchajcie. Tu jeszcze takie cienkopisy, to dla tych starszych dzieci może już nie muszą nosić z liskiem, ale coś tam popodkreślać mogą, jak to się mówi. Wiecie, bo ja sobie tutaj taką rozpierduchę zrobiłam, że wow. Jeszcze dołożę kredki. No i tak, dobra dziewczyny i chłopaki, ja was tutaj już maltretować przy tym nie będę. Tu są jakieś podkreślacze, bo też chciałabym to tak, wiecie, dopasować, żeby dla tych starszych dzieci też coś było, bo dla maluchów to wiecie, maluchy to tak, takie mają fajne te rzeczy. Zawsze można coś tu maluszkom włożyć. Natomiast... Czekajcie, bo telefon dzwoni, muszę go odebrać. Słuchajcie, zrobiło się tak mega ciemno. Oczywiście dziewczyny mają tu swój świat, hamrają się ile wlezie. Ach, Jezus. Już ktoś kogoś tutaj za ucho wytarmosił? Czy jeszcze nie do końca? O, Kokolina chyba zostaje tarmoszona teraz w tym momencie przez Matyldę. O, będzie bitka. Lewy sierpowy był. Matuniu, lewy sierpowy był, dostałaś wedzioba. Jest normalnie jakaś provocation. Tak się nauczyły wyłudzać smaczki, żebyście normalnie nie uwierzyły. Co one tutaj już odstawiają, żeby im tylko dać, to jest po prostu jakaś katastrofa. Dziewczyny, no co wy? Ale słuchajcie, wiecie, że ja dzisiaj byłam w Biedrze i w Biedrze są już znicze na Wszystkich Świętych? Autentycznie, normalnie myślałam, że nie wyrobię. Porozwoziłam dzisiaj tą pomoc. Tak mi, jeszcze nie wszystko, ale porozwoziłam, udało mi się to. Tak w zasadzie to trochę mi to zajęło, ale to nic. Już dzieciaki, które potrzebowały, dostały, dotarło to do nich. Także dziewczynki, moje drogie, no i panowie, jeżeli tu jacyś są, bo ja przepraszam, ja tak panie i panowie powinnam powiedzieć, a nie dziewczynki, moje drogie, moje anioły w adidasach. Słuchajcie, matka idzie zmontować film. Co tu się dzieje? Mati, ty daj już spokój. Pogadałam też z moją koleżanką, z którą nie gadałam już bardzo, bardzo dawno. Fajnie tak sobie pogadać raz na jakiś czas, wiecie. Wszystkie kontakty się odnawiają, jak trzeba skrzyknąć dużą liczbę ludzi, bo tak jakoś ja biegiem i ona biegiem i tak nie było kiedy, a posiedziałyśmy z godzinę, prawie przeklepałyśmy przez telefon. Także powiem wam szczerze, że mega. No i o co chodzi? Matunia, matka ciebie, I love you, ale powinnaś dostać medal za to, że bractwo. Jutro pracuję u siebie, jutro mam tutaj wycieczkę, więc muszę wstać wcześniej, bo muszę to zdążyć jeszcze wszystko poogarniać. No i tak, moi drodzy. Cóż, nie będę was już tutaj dzisiaj przeciągać. Dziękuję wam pięknie za kolejny dzień spędzony razem ze mną. Z nami, powinnam powiedzieć. No wiem, że z nami. Wiem, że z nami.
Wiem, że z nami babami. Jakie harce, chodźcie. Jedna i druga. Chodźcie, nie gryź Matyldziątka, bo Matyldziątko nie życzy sobie tego. Matyldziątko życzy sobie czegoś pysznego. O, Mati, to już się zrobiła taki zebrak ostatnio, że mój ty panie. Co to spadło? Co to poleciało? Proszę państwa, co to poleciało? A nie, Kokolina będzie plecy myła. Kokolina będzie myła plecy. Nie ma tyta. Chodź do mnie, Matuniu. Nie mogę ci tego teraz dać. Nie mogę. Naprawdę. Trochę przesadzasz z tym swoim żebractwem. Mówiłam wam, że toś taki wyłudzacz zrobił książkowy, że to jest masakra. No. Taki książkowy wyłudzacz. Mówię wam, że po prostu już takie cwaniary, a ja muszę trzymać kamerę, bo się zaraz tutaj normalnie krzywda stanie aparatowi, kamerze, znaczy się. Dobra, dziewczyny, już teraz tak całkiem serio, poważnie, pięknie wam dziękuję za dzisiaj. Idę szybciutko zmontować dla was film. Uciekam się wykąpać i idę spać, bo jutro przede mną kolejny dzień pełen wyzwań. Do jutra. Cześć, pa.